pytanie do wydawców i do ludzi, którzy równie mocno albo i mocniej kochają książki, tak jak ja. Zastanawiam się, czemu na polskim rynku wydawniczym nie ma wydawanych książek w takiej postaci kolekcjonerskiej dla kolekcjonerów. To jest po prostu robiona masówka. Ja bardzo marzę o wydaniu jakimś elitarnym książki na przykład Kuby Żulczyka czy Mariusza Czubaja, żeby ta książka była wydana w sposób kolekcjonerski, żeby miała twardą oprawę, w jakiejś, nie wiem, eko-obwolucie, złocone brzegi, żeby te kartki w książce się nie kurzyły. Tego mi bardzo brakuje. Nie wiem, obserwuję antykwariuszy z krajów anglojęzycznych i tam takie wydania się pojawiają, a u nas oczywiście jest straszna bieda. Nawet jeśli książka jest z autografem, to z czasem nie rośnie na wartości. No i to, żebyśmy my, jako osoby, które kochają książki, mogły kolekcjonować i inwestować w to swoje pieniądze. Daj znać, co o tym myślisz, czy kupiłabyś taką książkę, czy kupiłbyś taką książkę swojego ulubionego autora w wydaniu jakimś o nakładzie, który byłby w pewien sposób limitowany, czyli powiedzmy, nie wiem, 100-500 sztuk numerowanych, podpisanych przez właśnie twojego ulubionego pisarza. No i żeby to było coś wyjątkowego i niepowtarzalnego, to tyle ode mnie. Daj znać, co o tym myślisz. Porozmawiajmy o tym.